No słuchajcie, taka sytuacja. Jest godzina 7:32. Jeszcze jestem przed śniadaniem. 12% baterii. Mimo tego, że zapłaciłem w hotelu za ładowanie i podpiąłem się do ładowarki i nawet im przypominałem i starałem się do nich skontaktować w nocy, jak zauważyłem, że mi nie podpięli, nie podpięli mi samochodu do ładowania. Jestem zdenerwowany bardzo. Będę się starał odzyskać pieniądze. I wymusi to na mnie jeszcze jeden postój. Na szczęście niedaleko, znaczy niedaleko, 10 km stąd jest jakiś supercharger, którego mogę użyć. Naprawdę. Hotel nazywa się Rainers w Wiedniu. I powiem tylko tyle. Omijajcie szerokim łukiem. Naprawdę. Po prostu są niepoważni. No. Tyle na razie. Widzimy się później. No. Dobra. Ruszamy na Supercharger. Mamy 11%. Jest 9:14. Z dobrych informacji udało mi się uzyskać zwrot pieniędzy w hotelu, więc to przynajmniej już jest załatwione i nie zapłaciłem niepotrzebnie za ładowanie, które się nie odbyło. Na szybka statystyka dla przypomnienia albo dla tego, że mogła się zmienić podczas postoju. Dystans 2360 km, łącznie zużyta energia 369 kWh, średnia energia 156 Wh na kilometr. No i jesteśmy na superchargerze, mamy 6% baterii, jest 9:36. Statystyka wygląda tak. Przejechałem dystans 2374 km, łącznie zużytej energii 373 kWh, średnie zużycie energii 157 Wh na kilometr. I będziemy się ładować do 90%, bo mamy jeszcze kilka spraw do załatwienia w Wiedniu. Do zobaczenia później. No i mamy 89%, jest 10:27. Ruszamy załatwiać sprawy w Wiedniu i my się widzimy, jak będziemy już jechać do Krakowa. Do zobaczenia. Ok, więc tak, jest 15:52. Dopiero co skończyliśmy nasze sprawy w Wiedniu. Mamy 81% baterii, czyli dobrze przewidziałem, że będzie nam potrzebne 90. Ale statystyka wygląda następująco. Przejechaliśmy 2392 km. Łącznie zużyliśmy energii 378 kWh i średnia energia 158 Wh na kilometr. Ruszamy w podróż powrotną do Krakowa przez Supercharger Ołomuniec, co nam wyznaczyła nawigacja Tesli. No i jesteśmy Ołomuniec Supercharger. Za chwilę się podpinamy. 32% baterii, 18:41. Ostatni przystanek na naszej trasie. Jak wygląda statystyka? Statystyka wygląda następująco. Przejechane 2618 km, łącznie zużyta energia 413 kWh i średnie zużycie energii 158 Wh na kilometr. Były trochę korki po drodze, dlatego trochę dłużej dzisiaj. No wiadomo, powroty z majówki, ale tak to wygląda. Podpinamy się i idziemy coś. Prawdopodobnie zjeść, może kawkę wypić. Jeżeli chodzi o plan, to też ważna sprawa jest taka, że prawdopodobnie naładuję troszeczkę więcej niż trzeba, ze względu na to, żeby w Krakowie mieć jeszcze zapas energii. Jest godzina 19:18. Doładowaliśmy się do 80% i prognozuję, że na miejscu będziemy mieli 24%, co jest wystarczającą ilością energii, nawet jeżeli jest to troszeczkę, jest jakiś błąd predykcji. Dobra, ponieważ Supercharger w Olomoucu jest bardzo oblegany teraz, to muszę się przestawić i będę raportował, kiedy będziemy wyjeżdżać. I ostatecznie wyjeżdżamy z Ołomuńca 19:36. Nie straciłem ani procenta baterii, dalej mam 80%. Następny raport już
miejmy nadzieję, skokowa. No i mamy krótki postój w trasie, tym razem nie ze względu na ładowanie, a ze względu na potrzeby pasażerek. 58% w baterii, 20-35 i dalej prognoza na dojazd się nie zmieniła, dalej mamy 25%, a statystyka wygląda następująco. Przejechane 2716 km, łącznie zużytej energii 428 kWh i średnia energia 158 Wh na kilometr. No, 20.45 ruszamy w naszą trasę, dalej 57% baterii. No i melduje się u celu podróży. 20% stan baterii i 22.20. Jesteśmy na miejscu. Koniec trasy. Ostateczna statystyka szybka następująca. Jest. Przejechaliśmy łącznie na całej trasie, na całym wyjeździe 2873 km. Łącznie zużyliśmy 455 kWh i średnie zużycie energii wyniosło 158 Wh na kilometr. A podsumowanie już za chwilę.